Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No całe te hochsztaplerstwo covidowe, paniki 19, no to chodzi o pieniądze. To już zdecydowanie widać, że to chodziło o pieniądze, wychodziło o wybory. No i teraz jest kontynuacja. Teraz są rozmowy o tym, że trzeba trzecie, czwarte, piąte, szóste szczepienie. No administracja Bidena wydaje pieniądze, to wydawanie cudzych pieniędzy, no to jak te Margaret Thatcher powiedziała, no to socjalizm zawsze działa do momentu, kiedy zabraknie cudzych pieniędzy. No na takim przykładzie podstawowym, no to jest to, że szpitale dostawały 50% więcej odpłatności, jeżeli pacjenci mieli COVID, jeżeli COVID był zgłoszony, no bo teraz to człowiek się zastanawia, czy to faktycznie oni mieli COVID, czy było to zgłaszane. No państwo, czyli podatnicy, ci co pracują, płacą podatki, no to płacili, były pewne możliwości uzyskania 10 tysięcy dolarów na pogrzeby, jeżeli się zgłaszało COVID. Także to wszystko jakoś się zazębiało i zawsze chodziło o pieniądze. No Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, te wszystkie firmy, no to ich zyski po prostu są tak nieprawdopodobne, że to się w głowie nie mieści. Administracja Bidena, no i Biden sam w sobie, no to klaskali dla siebie za to, że została ustanowiona ustawa 1,5 triliona do wydawania. No i te 1,5 triliona, no to są ciężkie pieniądze, a pomimo, że 1,5 triliona było wydane, no to jeszcze żądają dodatkowych pieniędzy na to, żeby walczyć z COVID-em, można tak powiedzieć. No i Biden wychodzi, mówi: kongres, musicie działać, działajcie jak najszybciej tylko można. No to w zeszłym tygodniu w ten sposób mówił i tłumaczył, że konsekwencje inflacji są nieprawdopodobne. No on stworzył inflację, on stworzył ceny benzyny, no i teraz narzeka, że właśnie jest inflacja w Ameryce nieprawdopodobna. Administracja ostrzega, że te wszystkie antyciała, antywirusy w organizmach, że to wszystko się już zużywa, no i teraz trzeba będzie nowego kopa dawać, no i żeby nowego kopa dawać, no to trzeba mieć pieniądze. No i panikują, wszystkich przyszykowywują do listopada. Dlaczego do listopada? No bo listopad jest wybory międzyprezydenckie 2022. Wybory prezydenckie były w 2020, będą w 2024. No sporo ludzi będzie wybieranych, no bo cały w zasadzie Izba Reprezentantów, no bo tam jest 435 reprezentantów i reprezentantek na całą Amerykę wybieranych co 2 lata. No i jest 100 senatorów i senatorek, no bo jest 50 stanów. Jest dwie osoby są z każdego stanu, niezależnie czy stan jest duży, czy stan jest mały. No ale że kadencja jest 6 lat, no to 33 miejsca są obsadzone co 2 lata, także jest taka jakaś rotacja. No i właśnie on żądał tego, żeby kongres jakoś działał. No i powiedział, że no bo w sumie jak kongres nie zatwierdzi pieniędzy, no to nie będzie pieniędzy. No ale to było bardziej jakoś takie uczciwe, czy warte wysłuchania, jeżeli przez pierwsze 2 miesiące nie walczyłby, nie przedstawiał idiotycznych, wielotrylionowych budżetu do tego, żeby było te tak zwane zbuduj z powrotem lepiej. To cała ta ustawa miała być zbuduj z powrotem lepiej. No i to było kompletne rozdawnictwo i kolesio, wszyscy kolesie naokoło, wszystkie te organizacje niepracujące by dostawały pieniądze.
włączone w to było również dramatyczna zmiana wyborów. No, wybory w zasadzie no, to byłyby przekazane z poziomu stanowego, no bo teraz Amerykano to jest federacja, to jest federacja stanów, no a komuniści chcą centralizacji, no chcą tylko, żeby wszystko szło z Waszyngtonu. To tak jak w Beijing, czy w Warszawie, czy w Moskwie, no to jest gospodarka planowa i gospodarka centralna. No, wybory, każdy stan może sobie zrobić i jak chce te wybory. No, są dosyć duże rozbieżności, no ale to należy do stanów. Teraz komuniści z Waszyngtonu, no to chcą właśnie jednakowych wyborów. No, problem jest taki, że w zasadzie w promieniu 200 kilometrów od Waszyngtonu, no to 99% no to są ludzie z budżetówki. No i oni głosują automatycznie na socjalizm. Oni są utrzymywani przez pieniądze podatników. No to jak oni mają głosować? No oczywiście, że oni będą głosowali za socjalizmem, za budżetówką, a cała reszta ma pracować. Tak? Także to w ten sposób jest. Teraz administracja Bidena zażądała 30 miliardów dolarów więcej tylko na COVID. Tylko na COVID i to zażądali parę tygodni temu. A co się stało? Było prawie 2 tryliony dolarów w marcu ubiegłego roku. No większość no to poszła na to, żeby były pieniądze transferowe. No co to znaczy? No poprzekazywali te na kredyty dla dzieci, no i dla młodych, no ale to nawet nie były kredyty podatkowe, to były bezpośrednie pieniądze rozdawane, ekstra pieniądze na bezrobocie, no bo normalnie no to było bezrobocie, to bezrobocie też jest regulowane stan w każdym stanie. No pracodawca, kiedy ktoś pracuje, no to pracodawca płaci tam 1,5 czy 2% ubezpieczenia takiego, no i ludzie dostają, no ale to jest około 60-70% ich stawki miesięcznej, także to nie są jakieś nieprawdopodobne pieniądze, no bo później to dochodzi tam do maksimum, tam 500-600 dolarów na tydzień, no to powiedzmy 25-30 tysięcy, no ale te 2 tryliony, które zostały przydzielone, no to ludzie dostawali około 300 dolarów dodatkowo. Tak, także dostawali 300 dolarów dodatkowo, dostawali 200-300 dolarów za bezrobocie, także dostawali powiedzmy 600 na tydzień, czyli 2,5 tysiąca miesięcznie. No i te pieniądze, w sumie te pieniądze, jedna czwarta, no to z tego budżetu, no to poszła, subsydiowała te lokalne szkoły, lokalne miasta i tak dalej. Demokraci wyrwali prawie 80 miliardów na zdrowie publiczne, aż 16 miliardów było tylko przeznaczone na szczepionki, no i na terapię, na lecznictwo. Także to mówimy o trylionach, a później raptem są biliony, czyli tysiąc razy mniej zostało wydane na same szczepionki. Cała reszta, no to po prostu szmalec jest dla wszystkich naokoło, którzy głosują odpowiednio, no to oni dostają szmalec. No i teraz cała administracja odmawia powiedzenia, gdzie te pieniądze wszystkie publiczne poszły, no i dlaczego nie można to użyć z powrotem na lecznictwo i na szczepionki. Republikanie, jak normalni ludzie, nie chcą dać zezwolenia na następne pieniądze, żeby Biały Dom brał nowe pieniądze i wydawał, jak się nie rozliczy, z tych samych.
No ale republikanie zgodzili się, że dołożą 15 miliardów do tego całego omnibusa. Omnibus, no to jest taki przejściowy plan, który trzeba ten budżet pozamykać. No i troszeczkę ma być to przesunięte przez to, że fundusze te na COVID nie były wydane, włączając 7 miliardów z stanowych, które były przełożone. No, niektóre stany, 20 stanów z wysokim tam bezrobociem. No, wszystkie te bezrobocia, no to z reguły były w tych komunistycznych stanach, czyli Nowy Jork, Kalifornia, Illinois, no to oni dostali te federalne pieniądze od razu, no bo to od razu socjaliści, no to pierwsi wyciągają rękę i później rozdzielają swoim, jak tylko mogą. W zeszłym roku także dostali oni wszyscy, a inne stany dostały na 2 czy 3 razy i do tej pory nawet nie dostali. Reprezentanci z Izby Reprezentantów Demokraci ze stanów jak Michigan, Minnesota czy Florida i nie dostali tej drugiej działki pieniędzy, no to zaczęli się buntować, zrobili rewolucję, mówią, jak to jest, że jedni dostają, drudzy nie dostają. Tak przewodnicząca demokratów Nancy Pelosi, no to też jest jedna zdrajczyni, można powiedzieć, że jest zagorzała komunistka, milionerka działająca w Kalifornii, a na emeryturę, no bo teraz zostanie wywalona na pysk, na emeryturę, gdzie się przeprowadza, no przeprowadza się na Florydę do republikańskiego stanu. Między innymi dlaczego? No dlatego, że tam nie ma podatku stanowego. Także to jest ta perfidia komunistów. Oni po prostu mówią, róbcie co wam każemy, a my nie będziemy robić co my każemy. To jest po prostu nieprawdopodobne. No i teraz przez to, że republikanie dołączyli te 16 milionów, no to troszeczkę podratuktowali Pelosi, no ale Pelosi tak nie zwraca uwagi, dlatego, że narzeka, że nie ma wystarczająco pieniędzy. Także ten kompromis dołoży 10 miliardów na szczepionki i na lecznictwo, no ale oni mówią, że to nie jest wystarczająco. No i oskarżają oczywiście jak zwykle republikanów. Mówią, że republikanie nie chcą pomagać ludziom, no bo to zawsze jest takie szczucie, tak? Te komuniści, no to mają to do siebie, że zawsze szczują jednych przeciw drugich. To jest po prostu, zawsze musi być walka, nie ma jakiejś współpracy. Demokraci, no to całą tą szczepionkę, którą w sumie wprowadził Trump, dał miliardy dolarów firmom medycznym, żeby to rozwiązały. No ale to nie miało być tak długo zamknięcia, tak? Chodziło o to, że w sumie szczepionki miały wrócić do normalności, a komunistom udało się trzymać zamknięty naród przez 2 lata. Oni politycznie, demokraci politycznie to wszystko trzymali, nie pchali tych szczepionek, także to był w sumie sabotaż tych pieniędzy na lecznictwo i na szczepionki. No i teraz oskarżają republikanów jak zwykle. Także w jakimkolwiek sytuacji by teraz nie było. Nie mają jakiejś strategii na te szczepionki na jesień, bo to wszystko wiadomo, tak jak z grypą, jak na grypę robią te szczepionki, a korona, no to nie jest dużo inna niż normalna grypa, no to te wszystkie szczepionki, no to są przewidywania, jaka będzie ten wirus tej grypy i czasami jest bardzo blisko, czasami nie jest blisko. Także, że pieniądze są roztrwonione na lewo i prawo. No, mam nadzieję, że nie wykorzystają tego do celów politycznych. No, teraz już wszyscy po prostu patrzą komunistom na ręce pod względem wyborów, patrzą pod względem zamykania stanów
i na poziomie federalnym, no zmieniło się. Zmieniło się, a w listopadzie zmieni się bardzo politycznie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, no, głosujcie na tych, którzy w sumie starali się jakoś opanować tą panikę, tą pandemię jakimś takim ludzkim podejściem, a nie jakimś komunistycznym zamykaniem i staraniami, żeby było zero zachorowań. No, przez tysiące lat wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak zero zachorowań. Komuniści, którzy to pchali, nawet nie przeproszą nikogo, a zrobili tyle krzywdy. 20 milionów Amerykanów w pewnym momencie nie pracowało. Te wszystkie problemy zaopatrzeniowe. Później pandemia też wpłynęła trochę na Afganistan, na wycofanie z Afganistanu. To wszystko wpłynęło na cenę benzyny. To wpłynęło na decyzję Rosjan, żeby weszli do Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się zazębia przez to, że mamy Joe Bidena w Białym Domu. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, mam nadzieję, że dochodzicie do rozumu, dochodzicie do siebie, wiecie, co złego zrobiliście. No i mam nadzieję, że wiecie, co powinniście zrobić w przyszłości. Zdrowia dla normalnych.